Witam i tam ponownie w Outriders. Zanim polecimy do skażonej strefy, wyczyścimy sobie oczywiście tą lokację i na początek myślę, że zajrzymy tam na tą łapę do dzikich zwierząt, zobaczymy co tam się kryje. Już wiem jak tam wejść, więc lecimy dalej. Koniecznie łapka, subskrypcja jeśli wam się podoba seria. No i po prostu tutaj trzeba było przejść przez taką barierkę. No i zobaczmy co skrywa ten tajemniczy symbol. Dembele. Chyba piłka nożna. Niczego nie zamawiałem. Tylko to tu mamy. Chyba ci się przyda. Chcesz coś kupić? Mimir? To przejrzyj towary. Czy to ty? Co sprzedajesz? Ty masz zadanko? Oż ty w mordę kopany. Za 19,2 tysiące. No wiesz co, pistoleciki masz. Na to mnie stać, tak? Ale pistolecikiem ja nie gram. Ewentualnie mogę sprzedać, ale... Poco loco. Podoba ci się wystrój? Może... Chcesz nową mieszankę? Znowu kielona? Skręt wątrowy. Twój wróg pewnie dostał gorzej. Owszem, ale to nie człowiek mnie załatwił. Robi wrażenie. Na tej przeklętej planecie jest mnóstwo takich diabłów jak on. A ja lubię ozdabiać swoje ściany. Za każdą głowę, którą mi przyniesiesz, dobrze cię nagrodzę. Może wskażesz mi najbliższe stworzenie, które mam zabić? Zlecenie na potwory. Okej. Kolekcjoner trofeów. No i gdzie mam te dzikie zwierzęta? Szczerze nie widzę dzikich zwierząt. Ale okej. Zobaczymy, czy jeszcze będzie jakiś nowy kielich. Chcesz nową mieszankę? To samo. Kiedyś na tej planecie nie było tych stworzeń. Kiedyś, żeby je złapać, wystarczyło pobiec. Teraz ludzie zwykle uciekają. Jeśli zdążą. Co się stało z tymi stworzeniami? Zmieniły się wewnętrznie w jakiś sposób. Za każdym razem, gdy wychodzę, te istoty robią się coraz agresywniejsze. Jakby coś wypełniało je gniewem. Nie tylko zwierzęta, ale całą tę cholerną planetę. Widziałem to. Ale dlaczego? Wygląda to tak, jakby planeta chciała się nas pozbyć. Ale łatwo skóry nie sprzedamy. Tanio skóry nie sprzedam. Dobra. Wiesz, gdzie mnie szukać. Dokładnie. Na ringu KSW. Zwycięzcy wygrywają, nim wyruszą na wojnę. Podczas gdy przegrani ruszają na wojnę, by osiągnąć zwycięstwo. Genialne. Ciekawe. Tutejsi jakoś cię unikają. Cóż mogę rzec. Normalnie chętnie się wybijają. Ale gdy Ujio zrobił z tego biznes, poczuli się urażeni. Czym ty właściwie się zajmujesz? Pewnymi usługami najemniczymi. Zlecam kontrakty na tych przeciwników, których nikt nie może sprzątnąć. Snajperów, kapitanów. Prawdziwych drani. Wyglądasz jak ktoś, kto da radę z trudniejszym celem. Masz ochotę wypełnić kieszenie drobną nagrodą? Zlecenia na potwory, tak? Ten deszcz pocisków wydaje się tu być stałym elementem pogody.
Wyrzutnia nie jest celna, ale gdy trafi, a zawsze w coś trafia, pociski zwą się potępienie. Buntownicy wysłali samobójców do skażonej strefy, skoro spadają tak blisko. Oddział samobójców? Strefa to napromieniowane pustkowie. Nie ma wielu ochotników, ale nagroda kusi. To szaleństwo. Dobrze, że lubię szaleństwo. Okej. Okay. Zadania kolekcjonera. Szukaj specjalnych wskaźników. No, czyli tu mamy tą historyczkę, mamy cele i mamy dzikie zwierzęta. Dobra, fajowo. Wszystkie. Tu jest w skażonej strefie to zadanko, więc musimy oczywiście tam wyruszyć. I teraz zobaczymy, czy kolejne zadania też będą na naszym terenie, czy w skażonej. Czyli poodbieram sobie te questy, nie? Wydaje mi się, że w skażonej mogą być te wszystkie. Następne poboczne. Dobra, panie, mówiłem, że wrócę. No i co? I wraca. Czemu moja mała? Raduje mnie twoje przybycie. Nie zostanę długo. Chodzi o moją córkę, jest po drugiej stronie skażonej strefy. Dobrze. Masz chorą córkę, rozumiem. Skażona strefa. Czemu jest tam tak niebezpiecznie? Kiedy ci głupcy postanowili w desperacji na nowo odpalić stary silnik Flores, ten wybuchł, rozpylając wszędzie radioaktywny pył. Kolonia poniżej została opuszczona. Teraz roi się tam od potworów. To właśnie tam wypędzają dezerterów i bandytów. Tylko szaleńcy idą tam z własnej woli. A ty wysyłasz tam mnie? Muszę tam dostarczyć paczkę dla córki. Tam potrzeba wiedźmina. Tam jest za dużo potworów. Co się stało z twoją córką? Kiedy wybuchła ostatnia wojna, złapali ją po stronie buntowników w skażonej strefie. Ale jest taka szmuglerka, odważna kobieta, która ryzykuje życiem. Dostarcza mi listy od niej i zanosi jej pakunki ode mnie. Żywność, leki, cokolwiek cennego uda mi się zdobyć. Jedynie to trzyma ją przy życiu. Ale teraz, kiedy ten ostatni pocisk potępienia rozwalił mi nogę na strzępy, jeśli nie dotrę do szmuglerki przed zmrokiem, odejdzie. Oferowałem wszystko, co mam w ramach nagrody, ale nikt nie chce udać się do strefy. Mam bardzo mało czasu. Teresa musi przeczytać moje ostatnie słowo, żeby dowiedziała się, jak długo walczyłem i że przesyłałem, ile tylko mogłem. Dobra, dobra, idę do tej strefy, spokojnie. No dobrze. Daj ten pakunek. Znajdę szmuglerów. Jestem Outriderem. Złote Jeśli serce. Znaleźć tych przemytników, muszę iść do skażonej strefy. Of course, of course. Dobra, tu jest ten. Czyli wejdziemy sobie jeszcze na początek. Odebrałem zadania i to jest ważna sprawa. Po przejęciu bunkra musimy przygotować się. I to jest dobra sprawa, bo mamy naprawdę bardzo dużo tych questów, nie? Ale to w skażonej strefie dopiero. Bo jest jeszcze tutaj. Zaraz wyruszymy, spokojnie. Ale bardzo dużo jest tutaj nowych lokacji, nie? Kto ci to zrobił? Wygląda jak list pożegnalny. Zahedi, znalazłem Outridera. Powieszonego. Zostawił list pożegnalny. Pisze w nim coś o tajnej enklawie Outriderów. Miał do niej klucz, ale dał go dziewczynie imieniem Lucy. Lucy? Ta z miasta Okopu? Znasz ją? Cóż, nie zupełnie, znaczy nie. Czemu, a ty?
Wiem, gdzie zacząć poszukiwania. Borys? Dobra, no to tak, zobaczmy dziennik zadań, bo tu się zrobiło ciekawie. Jest spuścizna Outriderów. Mentor, handlarz. Porozmawiaj z Jakubem, ale w sumie gdzie my to mamy? Zaraz zobaczymy. Znajdź Lucy i zapytaj ją o... Okej. Czyli nie w tej lokacji. Tu jest taki hub w sumie, nie? Tu jest taki hub. I teraz tak, skażona strefa. Mentor, złote serce, odpowiedź ogniem, łowca jest. I tutaj też mamy, o, poszukiwany mamy. Tutaj też. Kurczę. Łowca. Tutaj też mamy pozostałe. Miasto okopów. Spuścizna Outriderów. Tak jakbyśmy cześć, mieli w tej lokacji jeszcze co. Jeśli dobrze pamiętam, tu niedaleko jest niezła knajpa z laskami. Powiedz im, że Picasso przesyła pozdrowienia. Dobra, wiecie co? To jeszcze sobie zrobimy to zadanko. Bo ono jest tutaj. Znajdź Lucy i zapytaj ją o włas Outriderów. Jest. Trzymam mieć tu. Ale się zrobiło tego, nie? Jeszcze te zlecenia. Proszę. Nie chcę więcej kłopotów. Nie zrobię ci krzywdy. Czy coś się stało? Altert. Wyglądacie tak samo. Zniszczył drzwi i zabrał gdzieś moją przyjaciółkę Monik. Pieprzeni alterdzi biorą co chcą. Nie jestem taki. Naprawdę? Możesz ją dla mnie znaleźć? I jestem Lucy. Ja... jakoś ci to wynagrodzę. Mówisz, że aż tak? Wiesz, w którą stronę poszli? Zaciągnął Monik w stronę skażonej strefy. Boję się myśleć, co się z nią stało. Ty jesteś Lucy? Może wiesz coś o jednym gościu, który mieszka w bunkrze z symbolem Outriderów? Outriderów? Pamiętam tego gościa. Coś mi zostawił. Klucz z symbolem Outriderów. Wiesz co? Jeśli znajdziesz Monik, będzie twój. Bóg jeden wie, co ten odmieniec z nią wyczynia! Chyba muszę pomóc tej kobiecie, jeśli mam dostać klucz tego Outridera. Tak! Drogi Gertrudzie. Tak to ma być. Czyli co? Teraz już możemy spokojnie lecieć do tej skażonej strefy. Mamy mnóstwo zadań odebranych. To jest tak. Mentor, odpowiedź ogniem, złote serce, spuścizna Outriderów i oczywiście różne zlecenia. Kosmos totalny. No więc lecimy. No tu taki totalny hub, gdzie poznaliśmy tego Zoltana tak naprawdę, ale... no nie było takich... jakichś questów wypadowych, nie? To też ciekawe. Okej. Te smugi muszą pochodzić z rakiet, o których mówił Uggio. Mogą podążać za nimi do celu. Proszę. Wiecie co? Moją ciekawość. Dlaczego przyjmujesz rozkazy od kogoś takiego jak Shirman? Może w zamian ty mi coś powiesz. Bailey powiedziała, że Seth polował na innego Alterda. Kto to był? Myślisz, że Seth rozmawia o swoich boskich sprawach ze śmiertelnikami? Obiecał poprowadzić jutrzejszy szturm, po czym zniknął załatwiać własne sprawy. Prawdę mówiąc, dopóki nie wróci przed jutrem, nic innego mnie nie obchodzi. Wtedy pogadamy, Outriderze. Dobła, dobła, znajdę tego Setha.
On coś chce ode mnie cały czas, więc niech będzie. Niech mu będzie. Najpierw fabułka, ekipa. Najpierw fabułka. Wejdź do źródeł czystej wody. Bo tu mamy te poboczne, tu jest złote serce. Spuścizna Outriderów. Ale to spokojnie, nie? No ciekawe jak tu będzie w tej skażonej strefie. Jest grubo. Oczyść ruiny. A tutaj górą też bym mógł wyjść, co? Trochę pościągać ekipy. Jakich tu mamy? O, takich w miarę ludzkich. Przeciwników z Woli. O kurde, jak dostał. Dobra, pyk, dętka. No serio go nie zabiłem na raz? Mocniej, mocniejsi. Mocniejsi. Ale jak na skażoną, to za ładnie wygląda. Wiecie co, ja jeszcze sprawdzę tą mocną giberkę. Kurde, tu jest bosik. Kurde, jakoś mi tak nie leży. Nie leży mi po prostu przeładowywanie bardzo szybko, nie? Tak, i to nawet na raz ich nie kosi. Ajajaj. Pancernik. Panie pancernik. No tutaj wiecie, jest duży magazynek. Mogę na jednym naprawdę sporo skosić, a tak to trochę jest niewygodnie na takiej pompce. Już zwłaszcza jak mam jakąś tam trzystrzałową, nie? To już w ogóle. No to wyszło fajnie. Czy na mnie uwzięli? Oj, snajpa jakaś straszna. Jakaś straszna snajpa jest. Dobra, ja tych tutaj na blisko porobię, ale uciekam stąd ogólnie. Nie ma co. Zasłona dymna jest. Snajpę chciałbym ściągnąć. Za daleko. A mi to w ogóle się nie opyla, po prostu podejdę na blisko i jest okej. Ale naprawdę fajnie, fajnie się pyka ten Outrider. Świetny gameplay. Po już kilku godzinach, może kilkanastu, nie no, powiedzmy, że kilku godzinach. Jest spoko. A kto z was w pełną wersję pyka? Może w demko sprawdzacie, bo cały czas demko chyba jest dostępne, nie? Kurde, tarczownik wszedł. Ja bym musiał tego bossa skosić, ale... Nie jest łatwe. Wycofka. Trochę regeneracja, niech pójdzie. Ten z tym ogniem. Ależ, pociski lodowe to jest totalny sztosik. No ale ten snajper jest, nie? Chyba na szturmówkę przeszedł, ale jest snajper, dobra. Stary dobry atak. Pyk, pyk. Bombka, dojechanie na blisko. Wygląda na to, tak, że ma ta być. Strefa jednak nie została porzucona. Ten teren wciąż jest silnie napromieniowany, ale to nie przeszkadza złomiarzom i buntownikom kręcić się tam w poszukiwaniu jakiegokolwiek złomu. Tam jest w ogóle jakieś zadanko poboczne. Ale nie będziemy się rozpraszać, będziemy na razie robili tą fabułę, później sobie odkryjemy różne lokacje i może na koopa, może jeszcze samotnie, ale spokojnie, spokojnie. O, jest poszukiwany.
To oczywiście wam pokażę, jak to wygląda, bo to jest pierwszy taki... To mi wygląda pierwszy na taki questik. Dobra, może być ciekawie. Rozpocząć chodzę polowanie? A niech będzie. Krwawy baron. Zlikwiduj krwawego barona w skażonej strefie. Oj, ten wiedźmin. Dobra. Spróbujemy tego krwawego barona. Zobaczymy, jak to wygląda, nie? I później chociaż jedno takie zwierzę i wtedy zdecydujemy, czy to jest dla was ciekawe. Bo tak samo zrobiliśmy z tą historyczką. Myślę, że to nie jest taki priorytet, nie? I co, i ten krwawy baron to co jest? Taki bosik? Na 6 levelu może mieć fajne itemki. Naprawdę może mieć fajne itemki, więc zrobimy. Okej. Ale ja muszę jak najszybciej wejść na blisko. Lodołamacz. Tyk. Że oni na jednego hita nie schodzą, to już jest naprawdę ciężko. Wiecie co, no pójdę na snajpę, to mnie zjedzą, po prostu mnie zjedzą. Ja się trochę tu skitram. Tu jest ammo, niech przyjdą. Po prostu niech przyjdą do Mahometa. Jest git. Ej, w sumie dobry pomysł, nie? W takim miejscu tylko mogą mnie zaspamować. Muszę cały czas żonglować umiejętnościami. Raz to, raz to. Ale jest spoko. Jesteśmy w zonie. Gdzie ten krwawy w ogóle jest? Dobra, pójdziemy teraz tu. Kurde, ale tu jest srogo, oni na barykadach siedzą. I gdzie jest ten krwawy baron? Jeszcze dalej? Dobra. Ale mu to rozłupałem. W ogóle nie chcą wyjść do mnie. No może być dalej jeszcze. Ciężka sprawa. Zlikwiduj cel. Oj, to tutaj. Tylko gdzie? Ja bym chciał najpierw tych wykończyć, bo jak oni mi w 20 wejdą jeszcze na plecy, może być srogo. Chyba nie będę aż tak szarżował. Oj, coś się pokazało. Tam gdzieś był. Na samym końcu. Dobra, jest. Kurde, co on tak szarżuje? Ej, serio, on tak szarżuje? Co ty masz za umiejki? Dawaj go! Jest! Padł! O kurde! No chyba padł, nie? Jeszcze muszę ekipę. Tak, jeszcze resztę muszę dojechać. What the hell? Ale mocnych tu ma ziomeczków.
I ostatni został jakiś tam gołodupiec. Jeszcze jeden. Opie. Zlikwiduj. Jest. Krwawego barona. Oj kurde, spoko, 16 level. Udzio z chęcią posłucha zakończenia tej historii. Tak. Ale on jest w tym hubie, tak? Kurde, czyli do tego huba będziemy często wracać. Dobra, jest w porządku. No to tak wygląda to zlecenie na krwawego barona i lecimy jeszcze do tego Sefa, nie? No spoko, myślę, że to jest ewentualnie, żeby... Co my tu mamy? Mentor jest tu. Wejście do fabryki. Ewentualnie, żeby sobie nabić jakieś legendarne itemy, nie? Coś takiego. Luta, luta. Nie, dobra, zmienimy. Co ty, panie, tak siedzisz na tej barykadzie, nawet nie wyjdziesz? Nuda totalna. To jakieś predatory są. Kurde, te pociski, coś przepięknego. Bardzo wysoko snajperzy. Więc musimy po kolei, aż się dostaniemy. Nie wychylać. Opie. Tu przeszarżowałem, muszę przyznać. Jestem w zasięgu. Tak, teraz snajpa, ale... Dętka, dętka odpalona. Pyk. Jakie oni mają ryjki śmieszne. Ok, jakaś maska. Przydałoby się teraz odebrać nagrodę za tamtego krwawego, ale... Nie będę wracał się przecież... Popularki, nie? Okay. Jakiś kolejny bosik. Dobra, na jeden magazynek pójdzie. Jeszcze nie ma kłapouchy. Jeszcze nie ma. Kurde. Pancernik. Ej. Oj, oj, oj. Leśny pancerz. Leśny pancerz, proszę państwa, to ja sobie założę. 500, oh my god. Tu jest na 400. Co tam za giwery? 830, tutaj nadal nie mogę znaleźć, ewentualnie będzie to fajne. Na niech będzie, spróbujemy zielonego. I tu 700. Spróbujemy zielonego, ale tutaj nie będzie też jakichś pasywnych, nie, zdolności, no cóż. Nie można mieć wszystkiego, no ewentualnie można, ale jakim kosztem? Kurde, jak mnie zlał. On taki agresor. Strasznie mocny się zrobił. Aha, bo to jest boss. Dawaj łepek. Leci.
Robi się ciekawie. Robi się ciekawie już. Dobra, mamy znowu giwerki. 800, kurde, 900 aż? Wiem, że teraz idę bardzo szybko. Nie sprawdzam nawet perków ani nic, ale to robię zwykle po danej misji, nie? No zobaczmy, jak to strzela w ogóle. Nie może być. O, przyspiesza, bardzo spoko. Trochę z tłumiczkiem, nie? Jakby. Ej, super jest. No to teraz widzę różnicę wreszcie. Fajne. Teraz wreszcie widzę jakąś różnicę i... przełom. Przełom w sprawie. Ładunki wybuchowe? Ciekawe, co tam u Sefa. Profesor Karpiński, 59. Zielone mi dajecie? Serio? Dzięki. Dzięki za złom. Oczyść bunkier. Nie, teraz to ja mogę walczyć, ludzie. A co tu jest, jakieś poboczne? Ojej, ale schodzą. Nie no, chłopcy. Zadarliście nie z tym wiedźminem. Ojej, jak schodzą. To jest rzecz. Super. Teraz idzie super. Nie wiem, czy tam nie było jakiejś dodatkowej umiejki na te lodowe pociski? Słuchaj, wiem, że cię to teraz nie obchodzi, ale jestem ci dłużny za pomoc z Czaną. Co jej zrobiłeś? Nic. Nigdy się nie prosiłem, żeby być ojcem. To była ostatnia rzecz, jakiej chciałem. Jakub, czekaj. Jest coś jeszcze. Ja już ją widziałem. Co? Gdzie? Miałem wizję. Kiedy byłem w kriośnie. Kurwa, też wyskakuję z tym gównem? Daj się spokój. Okej, ja tutaj podłożę te ładunki. No i git. Miasto okopów nie ma za co. Do usług. Przynajmniej Udzio obiecał mi za to jakąś nagrodę. Okej. No tu jest, ewentualnie można sobie wrócić, ale my idziemy dalej. Czyli to poboczne mini zrobiłem. Ale jazda. Poziom świata 6,5 już. No to będzie taki dłuższy odcinek może, ale... nader ciekawy moim zdaniem. Jeszcze też mam jeden punkcik do wydania, za chwilę to zrobimy. Pyk, bo mamy tutaj na klasie i podobno mam iść w jeden typ, ale myślę, że... no tu jest fajny, dziedzic pustki. Łupieżca. Moc anomalii. Osłabienie nakładane na przeciwnika. Dobra, pójdziemy na razie tak. Bez specjalizacji, zobaczymy co później. Ale przedmioty idą ładne. Ostatnio idą naprawdę ładne przedmioty. Czy my wracamy? No nie, idziemy tu.
Dobra, mutant. O kurde, mutant. Jesteś ty z baranią? Tak cię pochwaliłem, że nie jesteś za mocny. Ej, ale ta giwera jest kapitalna. Ja chyba ją będę ulepszał bardzo długo. Jest kapitalna, tak świetnie przyspiesza, nie? Się rozpędza. O, jest coś pięknego. Patrzcie, na jednym magazynku ile kosi. Niesamowita. I ona ma prawie tysiaka, nie? Jakbym ją ulepszył na 1200 na tym poziomie. Jeszcze jakieś tam dwa levele dać jakichś pasywnych. O kurde. Bardzo fajny typ. Bardzo fajny typ broni. Bo ma 80 w magazynku. Ja pierdykam. Coś niesamowitego. Ja wcześniej nie odkryłem. Gdzie jesteś, Seb? Fafej? Czy to ty? Pięknie. Dobra, chodź do środka. Pobawimy się w ciuciu babkę. Albo nie. Ej, ale te lodowe są bardzo długo. Jakiś perk wleciał. Nie będę teraz sprawdzał oczywiście. Ale wszedł jakiś perk, który wydłuża mi te pociski. Może po zabiciu, nie? No bardzo długo są. Ej, efekt otwarty. Opie. Byś się wstydził. Im dłużej ten magazynek działa, tym lepiej. Tak, wydaje mi się, że mam jakąś umiejętność dodatkową. Ależ mega. Ja cię kręcę. Fantastico. Dętka. Co tu, ile tych krewetek jest? Okej. Ale kosa. Dajcie spokój. Jaka kosa? Przecież co to jest za broń? 930, a punkt krytyczny. Zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 15%. Tutaj mamy pułapkę. Rzeźnik. Dodatkowy magazynek. Efekt umiejętności jest aktywny na dwa magazynki przed rozpoczęciem. I lodowa pułapka. Ja cię kręcę. Gdy zdrowie spadnie poniżej 30%, przeciwnicy zostają zamrożeni. Leśny pancerz. Masakra. Co tu się stało, do diabła? Masakra, ludzie. Coś wspaniałego. Ożesz kurwa. Jakubie, Set nie żyje. Co? Co? Jak? On jest niepokonany. I widzisz, nazywają go Moloch. Jakubie. Jest tu jeszcze inny odmieniony. Ktoś potężniejszy niż Set. Pięknie. Po prostu kurwa pięknie. Jak, ale ten Sef da radę? Korrigan. Matka roju. Niemożliwe. Zabierz!
Widziałem. Na własne oczy. Ale zmobilizowaliśmy cały front. Teraz twoja kolej, żeby dotrzymać słowa. Porozmawiaj z Jakubem, by udać się do miasta okopów. Ja pierdziele. Ekipa. Straszne rzeczy tu się dzieją. Tu jest tak. Zadanko jeszcze złote serce. Spuścizna Outriderów. I złote serce jest tu. Na razie się tu nie dostanę, więc wracamy do obozu. I pojedziemy jeszcze z powrotem, nie? Myślę, że tutaj możemy jeszcze wrócić. Ja cię kręcę. To było niesamowite. No i widzimy się następnym razem. Myślę, że tam już przy naszym obozie i wrócimy, pogadamy. Może jakoś to się uda wszystko odkręcić. Także wielkie dzięki za oglądanie. Koniecznie łapka, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie. No i kto dotrwał do końca, niech napisze Molo. Do następnego.